Poczytajki Babci i Dziadka to nowy międzypokoleniowy projekt Wrocławskiego Centrum Seniora i Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu. Podczas spotkań wrocławscy seniorzy czytają przedszkolakom bajki ze swojego dzieciństwa. No, dla nas to jest wielkie przeżycie, takie emocjonalne. Akurat grupa moja to są ludzie, którzy już mają wnuki dorosłe. I wrócenie do tego czasu, kiedy wnuki były małe, to jest taki bardzo przyjemny moment, bo wtedy te dzieci są najsłodsze. Jest to projekt oparty na naszej historii, na naszych wspomnieniach, na czasie, kiedy to nam czytano bajki, nasze babcie, nasi dziadkowie. I dzisiaj chcieliśmy tę tradycję przedłużyć. To wielkie święto dla seniorów, że mogą być tymi, którzy czytają swoje piękne bajki ze swojego dzieciństwa kolejnym pokoleniom, kolejnym dzieciom. No świetne czytanie dla dzieci, to jest wielka radość i przyjemność, a jeszcze jak im to sprawia zadowolenie, bo to nam okazały, to dopiero jest i dla nas pełna satysfakcja. I to jest taka wspólna podróż, wspólnego odkrywania świata. To zarówno nie tylko czytanie książek i słów, które są napisane w książkach, ale przede wszystkim nawiązywanie więzi międzypokoleniowych, więzi relacji takich bliskich i też wspomnień, ponieważ seniorzy często czytają swoje ulubione bajki, które były czytane przez ich rodziców albo przez ich dziadków czy pradziadków. Zapraszamy wszystkie przedszkola, wszystkie punkty przedszkolne i żłobki do współpracy w tym właśnie projekcie. Jesteśmy bardzo otwarci. Echo 24, Oliwia Stasiak.